Dzień dobry Państwu, nazywam się Krystyna Murat. Nie jestem specjalistą od historii, jestem specjalistą od spiskowych teorii dziejów. Będę głośniej mówić, ale czy tu jest jakiś mikrofon? To nie szkodzi. No to będę mówić bardzo głośno, ale za to szybko, ponieważ czasu zostało niewiele. Mój wielce szanowny kolega opowiedział bardzo ciekawe historie związane z zamachami dokonywanymi na demokratycznie wybranych przywódców państw, co miało taki skutek, że w zasadzie poza śmiercią danego człowieka niewiele lub wcale nie zmieniało, nazwijmy to, historii dziejów. Co najwyżej mogło nieco, tak jak na przykład w Ekwadorze, zmienić linię polityczną, że na przykład nie była to linia katolicyzacji, tylko skręcaliśmy z powrotem do tego głównego nurtu, jaki był w Ameryce Południowej, czyli republiki masońskie, powiem roboczo, tak? Czyli dziedzictwo Simona Bolivara. Natomiast ja zajęłam się taką podgrupą, tak sobie podzieliliśmy się, taka specjalizacja pracy, mianowicie zajęłam się królobójstwem. Królobójstwo dotyczące też XIX wieku, które się skumulowało w końcu XIX wieku, ale jednak w tym przypadku skutki były bardzo daleko idące i one trwają do dzisiaj. Rzecz dotyczyła zamachów, które wystąpiły we Francji, w Portugalii, idąc geograficznie, w Hiszpanii i we Włoszech. I właściwie najważniejsze były te włoskie, ponieważ uczymy się o tym, że były zamachy na króla włoskiego Umberto, jeden nieudany, drugi udany, i mówimy król włoski. Natomiast umyka nam, że ta historia miała jakby korzenie wcześniejsze i to wszystko jest logicznie ułożone i sięga nawet głębiej. I takie dwie robocze tezy. Bo jakie były skutki takie łączne, syntetyczne tych zamachów, tych królobójstw? Mianowicie z mapy Europy zniknęły Królestwo Portugalii, tak licząc też geograficznie, zniknęło państwo papieskie i zniknęło kilka niezależnych państw, i to niektórych bardzo długo istniejących, mianowicie na przykład zniknęło Królestwo Sardynii, Księstwo Sabaudi, które istniało około, od 1003 roku. Niezależna jednostka w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, rządzona przez jedną rodzinę. To była tak szczęśliwa rodzina, że jedna dynastia, bardzo dobrze skoligowana z rodzinami królewskimi Hiszpanii, Francji i niezależnymi rodzinami panującymi we Włoszech, ona rządziła aż do mówię o głównej linii, rządziła do 1830 roku, aż bezpotomnie zmarł ostatni król Sardynii, a potem pojawiła się linia boczna, która pojawiła się ponad 200 lat wcześniej, tak zwana linia piątego syna, który w ramach tej rodziny był, ci młodsi synowie otrzymywali tak zwane apanaże, czyli dochody z podległych hrabstw, na przykład hrabstwa Nicei czy hrabstwa, i tu było hrabstwo Carignano. I mamy sytuację taką, tu kolega opowiadał o tych, kolejno, rok 1901, 1900. No więc mamy sytuację taką, że jest udany zamach na króla Włoch, Umberto, 1900 rok. Gaetano Bresci dokonuje zamachu w mieście Monza. Jest to zamach z broni palnej, a więc skuteczny. I efekt jest taki, że kończy się, znaczy w zasadzie jeszcze się nie kończy, ale jednak zostaje tak jakby nadany sygnał, że polityka tego króla skierowana na realizowanie jego, nazwijmy to, pomysłów na powiększanie Italii i przede wszystkim uczestniczenie Italii w konsumpcji Afryki na przykład, ponieważ on między innymi wywołał wojnę w Abisynii i usiłował jakieś tam kolonie. Sabaudia uczestniczyła w kongresie berlińskim, gdzie dokonywał się podział tak zwanego tortu afrykańskiego, ale grzecznie nie przystąpiła do konsumpcji. Natomiast Umberto się wychylił i podbijał Abisynię. No, efekt był taki, że pierwszy nieudany zamach był w 78. I tutaj właśnie wkraczamy do tej mojej spiskowej teorii dziejów, mianowicie w 78 zamach na Umberto był przeprowadzony w Neapolu, dokładnie według schematu, który opisuje kolega, bez ochrony, znaczy ochrona piękna jechała na koniach za otwartym powozem królewskim.
Zamachowiec pojawił się z nożem nagle z tłumu, rzucił się do tego powozu i więc oczywiście kto zareagował? No królowa rzuciła się z bukietem na tego zamachowca i krzyknęła do premiera Carioli, ratuj króla, walnęła bukietem zamachowca. Niewiele to pomogło, natomiast dopiero wtedy pojawił się kirasjer, który walnął go szablą przez głowę. Zamachowiec nazywał się, to jest ciekawe o tyle, i że tutaj przechodzimy do takiego schematu właśnie specyficznego dla tych królobójstw, mianowicie zamachowiec to był pan, to był oczywiście anarchista, nazywał się pan Passamonte lub Passionante, Passamonte raczej. Pan Passamonte miał nóż zawinięty w czerwoną chustę i na chuście miał wymalowane lub wyhaftowane słowa następujące. Niech żyje śmierć królowi, no to w sumie nie zaskakujące, ale niech żyje Światowa Republika, proszę Państwa, niech żyje Światowa Republika, jest 78 rok, 1878. I niech żyje Orsini. A któż to był Orsini? I wkraczamy głębiej w naszą spiskową teorię. Otóż Felice Orsini był autorem nieudanego, ale bardzo brutalnego i rodzącego bardzo poważne skutki polityczne zamachu na cesarza Napoleona III w Paryżu w 1858 roku w styczniu. Otóż Orsini Felice był anarchistą włoskim, ale co ciekawe, bomba została wyprodukowana w Anglii, Birmingham. On tam przebywał dość długi czas. Co ciekawe, wcześniej miał epizod uczestniczenia w zarządzaniu w 1948 roku, 1949 dokładnie, Republiką Rzymską za czasów rewolty przeciwko państwu papieskiemu. To była kolejna już po napoleońskiej próba obalenia państwa papieskiego, gdzie towarzystwo usiłowało naśladować rewolucję francuską, więc tam po prostu były ekscesy natury takiej, nazwijmy to grzecznie, antyklerykalnej. Zamordowano też kilku polityków w sposób taki, że tam dźgano nożem na przykład członka Senatu czy czegoś takiego. W efekcie papież Pius IX musiał salwować się ucieczką w stylu Ludwika XVI. Mianowicie wywiozła go pewna bardzo patriotyczna i bogobojna hrabina ze swoim guwernerem i synem. Przebrał się za księdza i uciekał tak jak właśnie Ludwik XVI, czyli w ogóle pod innym, że powiem, nazwiskiem czy tożsamością i udał się do... Bez uprzedzenia zbiegł do twierdzy Gaeta, która żyła na terenie innego państwa, mianowicie Królestwa Bojka Sycylii, zarządzanego przez Bourbona. I więc Orsini, mając za sobą, to zostało obalone, ponieważ Habsburgowie się w to wmieszali i autor tego wszystkiego, mianowicie król Sabaudii, który Charles Albert, który był właśnie z tej linii Carignano, który właśnie zaprzyjaźniał się bardzo z karbonariuszami. Wydaje się, że fakt, iż boczna linia przez 250 lat nie miała do czynienia z tak zwaną techniką, znaczy filozofią spełniania władzy i tego, czym jest właściwie zadanie dynastii. Tak? On w ogóle, to dla niego było obce, bo on się wychowywał na ulicy Paryża. Matka wyjednała dla niego stypendium u Napoleona I, więc to był jakby utrzymanek Napoleona I, w dobrym tego słowa znaczeniu, co prawda, nie? Po upadku Napoleona on się przeniósł się z matką pod skrzydła rodziny. Rodzina go, czyli królowie Sardynii, przyjęli go chlebem i selą. Już wiedziano, że po kongresie wiedeńskim, co ciekawe, to jest bardzo ciekawa rzecz, że on został wyznaczony na następcę po królach Sardynii. To było trzech braci, którzy nie mieli męskiego potomka. Jeden miał cztery córki, ale jego syn zmarł w wieku 3 lat. Ale co ciekawe, tam się pojawia jedna z moich tez roboczych w zakresie spiskowej teorii dziejów, mianowicie sukcesja jakobicka. Otóż po zamordowanym królu Karolu, to bardzo szybko to przelecę. Po zamordowanym królu Anglii, Szkocji, Irlandii pozostała wdowa, siostra, znaczy to była córka Henryka IV, i która zbiegła do Francji. Panował po nim, po 20 latach, czy 15 latach mniej więcej, dyktatury Oliwiera Cromwella, zaczął panować jego syn Karol. I on panował do roku 85,
a potem jego brat, ponieważ Karol nie miał znowu dzieci tak zwanych legalnych, i jego brat Jakub panował zaledwie 3 lata, bo była Glorious Revolution, czyli porządni kupcy protestanccy i city, no i generalnie tak zwana oligarchia, która się dobrze obłowiła na, że tak powiem, akcjach Henryka VIII, nie życzyła sobie katolickich królów, bo zawsze wisiała nad nimi możliwość, że zdarzy się taki król katolicki zdeterminowany, nie taki, powiedzmy, koncyliacyjny jak poprzedni, i że zacznie im po prostu odbierać te fanty, to co z nim zostało. W związku z tym pozbawili go władzy, no więc on się udał na emigrację. Udała się na emigrację też jego żona i gdzie? Pod skrzydła Ludwika XIV. I to był wątek takich dwie Henriety, jedna Anna Maria. Mianowicie Henrietta była żoną Jakuba zdetronizowanego w 1989 roku i była córka najmłodsza, Henrietta, która została wydana. To bardzo widać było, że politycznie bardzo poważnie traktuje Ludwik XIV tę sprawę. Została wydana za mąż za Delfina Francji, za księcia Orleanu. I to zrodziło bardzo poważne skutki, ponieważ dziecko z tego związku zostało wydane za mąż właśnie za księcia Sabaudi, który na tę okoliczność został podniesiony do rangi króla Sardynii. Otrzymał nadania w postaci, dokładnie mówiąc, króla Sycylii najpierw. Ale potem doszło do zamiany Sycylii na Sardynię po kilku latach i tym sposobem powstało duży, tak jak to widać na mapie, obiekt składający się z księstwa Sabaudi ze stolicą w Turynie, a początkowo przez wiele wieków to było stolica w Chambéry. I jak widać, hrabstwo Nicei, ono się składało też z hrabstwa Genewy przez długie wieki. Dopiero pan Jean Calvin wyjął z ręki, znaczy dokładnie mówiąc, wygonili biskupa. I zabrali, po prostu sobie zabrali. Więc proszę Państwa, no, mamy to kolejne glorius, jak to się mówi, działania w styl, w tak zwanej szlachetnej idei, tak, postępu, oświecenia i nie wiem tam czego jeszcze. W każdym razie rodzina Sabaudów straciła, a za to otrzymała na obrzeżach niedaleko, około 70 km od Turynu, w górach, w Alpach, otrzymała stałą rebelię tlącą się Hugenotów i Waldensów. I to trwało bardzo długo. Za czasów Oliwiera Cromwella doszło do konfrontacji, ponieważ ci Hugenoci się pojawiali również we Francji, więc król francuski, jako tak zwany, nazwijmy to, patron tego mniejszego, że tak powiem, tej jednostki organizacyjnej, zażądał, żeby zrobić z niej porządek. I tam jego kuzynka, która była akurat regentką, wyprawiała się na te doliny, więc to nas przeszło do historii jako masakry. Jeden z tych królów, który zrobił taką poważniejszą akcję, został ochrzczony autorem masakry wielkanocnej. I to zostało opisane w książce, napisanej na tę okoliczność przez agenta brytyjskiego, który był oficjalnie ambasadorem w Genewie i opatrzony rycinami licznymi, gdzie Państwo znajdą, to był stały, powtarzający się wątek, naga kobieta nabita na pal, ludzie paleni i to po prostu... Nie byłoby z tym problemu, gdyby nie to, że ta książka została jeszcze raz wydana, znaczy ona została wielokrotnie wydana, a ostatnio w 2000 roku o złych katolickich królach Sabaudi, znaczy książętach Sabaudi. No i teraz przechodzimy do meritumu, czyli mamy sytuację taką, że jest ta księżniczka wydana za księcia Orleanu i oni wydają córkę za właśnie tego księcia Sabaudi, który zostaje podniesiony do ranki króla Sardynii. I co się dzieje? No i tam są dzieci. I efekt jest taki, że jedna z tych córek zostaje wydana na abarot za Delfina Francji, który nie zdołał być królem, bo Ludwik XIV żył długo, ale za to jego następcy stali się, tylko faktycznie, w linii żeńskiej Anny Marii i Henriety poprzedzającej jej stali się potomkami Karola I i Jakuba. W jakiej linii? A Bourbonów. Ludwik XVI, Ludwik XV, Ludwik XV nie, bo to był książę Orleanu, czyli jego brat, był mężem tej dziewczyny z Sardynii. Natomiast już Ludwik XVI, Ludwik XVIII, Karol X, czyli hrabia d'Artois,
to są dwaj młodsi bracia ściętego Ludwika XVI. Oni są, gdyby przyszła im taka fantazja, gdyby się zmieniła totalnie konfiguracja, a to zawsze musimy widzieć to w kategorii, nazwijmy to, statystycznych przypadków, dziejów, które się czasami zdarzają, tak jak rewolucja październikowa i skutki takie, że rodzina Romanów wylądowała w studni. Tak? Nikt tego nie był w stanie przewidzieć kilka miesięcy wcześniej. I więc mamy tu taką sytuację, że a po drugiej stronie, mimo tego, że został, tam była ciekawa akcja polityczna, w 1701 roku został wydany przez parlament Act of Settlement, mianowicie zasada żelazna, że prawa do tronu posiadają tylko protestanccy członkowie rodziny królewskiej i dodatek do tego taki, że nie wolno zawierać, że nie zostaje uznany za ważny związek małżeński, który nie jest jakby poprzedzony, że tak powiem, wnioskiem o zgodę do parlamentu i nie jest wpisany do rejestru tak zwanego Privy Council. Efektem tego, przypadkiem takim był ślub następcy tronu księcia Walii, tego osławionego z czasów napoleońskich, tam generalnie było coś takiego, że jak Państwo pamiętają z tego filmu o tym Jerzym, który tam miał te porfirie i tak dalej i miał tych dzieci 17 czy 16, tam było kilku chłopaków zdrowych. I oni wszyscy dobiegli do 50, żaden się nie ożenił, wszyscy mieli jakieś dzieci nieślubne, nie było następcy. Doszło do tego, że ożenili siłowo tego następcę. On miał stałą, nazwijmy to, damę serca, czyli panią Fitzherbert, ale była katoliczką. Zawarli związek w kościele anglikańskim, ale to nie miało znaczenia, dlatego że nie wystąpił o zgodę do parlamentu i nie zapisali ślubu w rejestrze Privy Country, co oznaczało, że zgodnie z prawem angielskim ślub się nie odbył, jeżeli by były dzieci, byłyby bękartami. To nawet nie było tak, że tak jak w kościele polskim, że no jest ślub, ale nie masz prawa do tronu, tak? Czyli mówimy o małżeństwie morganatycznym, tak jak w przypadku księcia na przykład tego, który zginął w Sarajewie. Więc mamy cały czas takie zagrożenie, bo tutaj mamy obłożenie tymi restrykcjami prawnymi, ale urodził się, no i właśnie mamy wątek polski ciekawy, mianowicie ja mówię o Annie Marii, ale był ten właśnie ten syn, który syn tego króla obalonego, który urodził się jako i przeszedł do historii jako tak zwany old pretender, czyli starszy pretendent. I ten starszy pretendent, zaraz sobie tutaj przypomnę, nazywał się Jakub Franciszek Stuart, został ożeniony z córką Jakuba Sobieskiego, królewicza, panną Klementyną Sobieską. I z tego związku urodziło się dwóch synów zdrowych. Bardzo piękny chłopiec, Karol Edward Stuart, który przyszedł do historii jako Bonnie Prince Charlie, czyli śliczny książę Karolek, który zdołał zorganizować powstanie jakobickie, bardzo krwawe, znaczy nie z jego powodu, czy z powodu tego, że była to się mówi, silna obrona, silna konfrontacja była. On został, to znaczy nie tyle on zorganizował, on został poproszony. Przyjechali do niego ze Szkocji zdeterminowani jacyś tam baronowie i zaproponowali mu, więc nie wiadomo, czy to nie była prowokacja, czy nie chciano po prostu dokończyć tego, że po prostu, żeby rzeczywiście tak do tego doszło. Rządząca wówczas dynastia hanowerska. Czy mam już kończyć, czy jeszcze mi zostało? Wolniej mówię. A jednak wolniej? No bo chciałam mówić wszystko. Dobrze. No więc Bonnie Prince Charlie przeszedł do literatury popularnej. Jak Państwo sobie poczytają literaturę brytyjską, to tam te skutki były bardzo silne i bardzo długie w kulturze popularnej, mianowicie doszło do słynnej bitwy pod Culloden, gdzie brat króla Jerzego Hanowerskiego, książę Cumberland, który przeszedł do historii z ksywą rzeźnik, zmasakrował tych Szkotów tam niemiłosiernie, natomiast przywódcy tego powstania, żeby nie było, że tylko były masakry wielkanocne w górach Piemontu, to głowy tych ukaranych przywódców powstania jakobickiego zostały nadziane na jakieś pale i straszyły przez kilka miesięcy na moście londyńskim. Kiedy sobie, że tak powiem, ludność jeździła na bale, herbatki i tym podobne wieczorynki. Więc to są realia. I problem polegał na tym, że zarówno Bonnie Prince Charlie żył długo, jak i jego młodszy brat, który też brał udział w tym powstaniu, Henryk Benedict Stuart został kardynałem. I co ciekawe, zarówno Old Pretender, jak i Bonnie Prince Charlie
obaj zostali, i zresztą Benedykt podobnie, byli uznawani przez papieża za legalnych, bo tak też było, dlatego że ich ojciec został obalony w trybie tak zwanym nielegalnym. No po prostu zamach stanu nie jest w sytuacji tak zwanego sukcesji legalnej, tak, że urodziło się dziecko, wstąpiło na tron, został tak to się namaszczony w jakiejś tam katedrze i tak dalej. I tu go obalają jacyś panowie, prawda, w ciemnych ubraniach, i się okazuje, że no to teraz to nie. To już to ich nie będzie. Więc co się okazuje? Oni byli uznawani przez, do pewnego momentu, przez Ludwika XIV, przez Sabaudów, co ciekawe, no i właśnie przez państwo papieskie, czyli przez papieża. I mamy sytuację kolizyjną, nie? Taką, która się tworzy na lata, dlatego że Boni Prince Charlie żył do 1788 roku i wisiał jak ten sęp nad tą dynastią hanowerską, bo tam była tylko linia żeńska. I to jeszcze jaka? Dynastia hanowerska została wyciągnięta za łeb, można powiedzieć, z bardzo głębokich czeluści, dlatego że jak zabrakło tych sióstr protestanckich, tego zdetronizowanego króla, bo była Mary i potem Anna, która rządziła do 1714 roku wraz z Wilhelmem Orańskim, to wyciągnięto potomkinie i potomka Elżbiety, królowej zimowej z Pragi. To jest historia, kiedy zrewoltowane protestanckie mieszczaństwo i szlachta czeska zaprasza na tron Pragi i Czech protestancką księżniczkę i księcia. On był chyba palacynatreński, jeśli dobrze pamiętam, chociaż taka dobra w historii nie jestem, ale państwo sobie sprawdzą. I oni rządzili kilka miesięcy, około roku, dlatego że zima akurat, nie? To było poprzedzone oczywiście odpowiednimi rewoltami, ale w tym czasie Habsburgowie byli bardzo zdeterminowani, mieli jasny profil, że tak powiem, rządzenia. Zrobili tak zwany najazd, była bitwa pod Białą Górą, wszystko zostało utopione we krwi i król i królowa musieli się salwować ucieczką. I dopiero ich wnuczka, Zofia Hanowerska, że tak powiem, poprzez, nie wiem czy dobrze pamiętam, albo syn, albo mąż, George Hanowerski. I zaczęła się dynastia hanowerska, która szczęśliwie rządziła do 1830 roku. Ale też to była sytuacja, i właśnie, to była sytuacja naznaczona takimi pozornymi sukcesami, że dzieci było bardzo dużo, no ale się niekoniecznie żeniły. A tu mamy taką sytuację, że bezpotomnie umiera Bonnie Prince Charlie, bezpotomnie umiera oczywiście kardynał, i wtedy w prawa wchodzą z linii Anny Marii właśnie Sabaudowie. I to jest linia jakobicka oficjalnie uznawana. Nawet można sobie to w Wikipedii przeczytać, żeby była jasność. I ona w bardzo ciekawy sposób idzie. Mianowicie jest Wiktor, jest tak, Karol Emanuel IV, następnie jest Wiktor Emanuel I do 1824 rok. I jako Wiktor I, a potem mamy Maria Beatrice Sabaudzka, córka, która wychodzi za Ferdynanda Habsburga, księcia Modeny. Ferdynand Habsburg IV, książę Modeny, ale ona dalej, ona jest pretendentką. Ona się nigdy nie rościła praw do tronu, zresztą żaden Sabaud tego nie robił. Ale co się dzieje? Otóż dochodzi, proszę Państwa, do zamachu bardzo ciekawego, mianowicie w 1854 roku nieznany sprawca, dokładnie mówiąc 26 marca, w Parmie wychodzi na spacer król Karol III Parmański i zostaje ugodzony nożem przez nieznanego sprawcę i ginie na miejscu. On jest zięciem hrabiego Artois księcia de Berry, znaczy Berry, syna Karola X, króla Francji, który również został zamordowany w zamachu wcześniejszym. No to jest, zaczynamy ten ciąg teraz chronologiczny. 1820 rok, ginie syn Karola X, jedynego, znaczy króla francuskiego, który wydał miliard franków na to, aby arystokracja francuska wyzuta z majątków przez rewolucję, przez jakobinów, mogła wykupić swoje majątki z powrotem. Czyli zrobił restaurację tak naprawdę. Jak Państwo sięgniecie do wszystkich źródeł, jakie są obecnych, jest on przedstawiany jako mistrz wstecznictwa, po prostu człowiek ciężki w odbiorze, zacofany, no po prostu negatyw pełny historyczny.
To był człowiek, który odwracał, że tak powiem, bieg historii, która kierowała się ku świetlistemu postępowi. No więc jego syn został zamordowany na ulicy, został za... I to było co? Śmiertelnie raniony nożem oczywiście. Śmierć w drodze do teatru czy coś takiego. I tu mamy sytuację taką, że tak jakby ciągnął się, tu mamy w tej Modenie, a więc za tym... To są potomkowie, Karol X był potomkiem tego Karola zdetronizowanego, tego ściętego w Anglii, tak? Więc mamy tu takie, niby nie ma związku, ale coś się snuje, tak? I teraz przechodzimy do finału, mianowicie w 1858 roku, 14 stycznia w Paryżu, dochodzi do totalnej masakry, mianowicie zostaje dokonany zamach na świeżo samokoronowanego się cesarza Napoleona III, bratanka Napoleona I, Napoleona III, Bonaparte, jest rzucone, są rzucane trzy bęby, to o czym zaczęłam mówić. Wykonane w Birmingham z udziałem przez Felice Orsiniego i jego kolegów, anarchistów, oraz, i tutaj wychodzi tak zwany skandal międzynarodowy, ponieważ Felice Orsini, jeżdżąc przez granicę, posługiwał się paszportem niejakiego pana Thomasa Alsopa, obywatela Wielkiej Brytanii. Bombę skonstruował jak najbardziej chemik i jakiś tam człowiek od bomb, Brytyjczyk, znaczy Anglik. I tam jeszcze kilku panów funkcjonowało w tym otoczeniu. Generalnie grupa miała pełne poparcie. Ogólnie biorąc, wyszło na to, że jak ktoś miał jakieś zamiary anarchistyczne i miał zamiarze obalić na przykład monarchię habsburską, załóżmy słynny rewolucjonista węgierski, tak, Lajos Kossuth, no to tak, to zdecydowanie mógł spokojnie się udawać do Anglii. I doszło do konfliktu, znaczy doszło do skandalu w tym sensie, że Francja była koalicjantem Anglii w wojnie krymskiej. Więc jak się mówi, to co, koalicjanta zabijacie? No nie, nie zabijamy. Natychmiast przyjechała królowa Wiktoria. Królowa Wiktoria z mężem Albertem przyjechali do Francji z wizytą, żeby się rozmówić ze cudownie uratowanym, ponieważ bomby zostały rzucone w taki sposób, mniej więcej według schematu, który opisał już bardzo szczegółowo mój kolega. Mianowicie pod konie ochrony, więc tam się zrobiła masakra. W ochronę druga bomba, a trzecia pod karoce. I cudem, to po prostu był już szczęściarz niewiarygodny, bo i ta żona jego, ta piękna jego żona i on sam po prostu wyleźli z tej przewróconej karocy. I po schodach udali się na przedstawienie. Strasznie zwyżkował w popularności, bo on najpierw został wybrany na prezydenta Francji. Przecież dokonał, jak to się mówi, poniekąd zamachu, koronując się na cesarza. W każdym razie udał się na przedstawienie, no ale zginęło 10 osób, a chyba 150 było rannych. To była poważna sprawa. I do czego? I co się dzieje później? Okazuje się tak, przyjeżdża królowa Wiktoria, młoda, dynamiczna, zdecydowana, że tak powiem, kontynuować, czy utrzymać przy życiu dynastie protestanckie w Anglii i politykę Wielkiej Brytanii. O czymś rozmawiają przy okazji otwierania jakiegoś doku portowego z cesarzem, po czym cesarz czuje się zobligowany do spotkania z premierem Królestwa Sardynii, niejakim Camillo Benso, hrabią Cavourem. I to w jakich okolicznościach? Mianowicie jest to tajne spotkanie w kurorcie typu na Łęczów, a mianowicie to jest Plombières-les-Bains. Panowie jeżdżą sobie w powoziku zamkniętym. Po tym spotkaniu nie ma żadnego oficjalnego raportu, który by obaj, że tak powiem, w obie głowy państwa podpisały, tylko zostaje notatka samego Cavoura. A jakie są uzgodnienia? A uzgodnienia są takie, że Sabaudia bierze na siebie, znaczy Sardynia bierze na siebie zadanie sprowokowania wojny z Habsburgami, za co, bo generalnie chodzi o to, że trzeba połączyć północną Italię, zrobić połączenie, bo to jest w ogóle wspaniała sprawa, a wsparcie wojskowe, czy Sabaudia, czy Sardynia, która była w sumie słabym militarnie państwem, dopiero co przecież podbitym przez Napoleona, wychodzącym, prawda, z tych wszystkich rewolucji jakobińskich i tak dalej, i okupacji, całą wojskową, że tak powiem, siłę da Napoleon III i za to Sabaudia otrzyma, czy Królestwo Sardynii otrzyma Lombardię Veneto, czyli i Lombardię, i Wenecję, czyli praktycznie
trzykrotnie powiększy swoje terytorium. I to zostało tak pięknie zawalowane, że ewentualnie to by było pod zarządem papieża, który o tym chyba nie był poinformowany. I dowcip jeszcze jest taki, że w imieniu, znaczy, że zażądał Napoleon III, że za jego kuzyna, a może nawet brata, nie pamiętam, każdy miał ksywę artystyczną Plon Plon, zostanie wydana córka królewska, która się opierała jak tylko mogła. Była to bardzo tam 16-letnia czy 17-letnia panienka, a ten facet to już był, jak to się mówi, mocno po przejściach. Po teatrach głównie i po różnych innych kabaretach. W każdym bądź razie. I do czego doszło? Rzeczywiście, wtedy zarządzającym był właśnie ten Karol Arbet, rozpoczynający, tak powiem, debiutujący w roli króla, już dość dawna, bo to mówimy o, rzecz się dzieje 58 rok. Wróć, źle mówię, to już jest nowy król, to już jest jego syn, Wiktor Emanuel II. I on o tym nie wie, Cavour sporządza notatkę i dochodzi do tego, dochodzi do prowokacji, wkracza 100 tysięcy wojska francuskiego, dochodzi do dwóch bitew poważnych, w których Francja zwycięża, ale co się okazuje? Za plecami Cavoura przede wszystkim, bo sam Wiktor Emanuel wtedy był mocno początkującym królem i mówi się, zresztą tam są różne legendy chodzące na temat tego, czy on rzeczywiście był nawet synem tego Karola Alberta, no powiedzmy, raczej był. Dochodzi do tego, że Napoleon III umawia się separatystycznie z Habsburgami, że Sardynia dostanie tylko, znaczy tylko, dostanie Lombardię, ale Wenecji nie, a to jest kawał państwa. I dostanie to faktycznie Francja, a Napoleon III to podarował Królestwu Sardynii. To były takie dziwne myki. Więc Cavour był po prostu zdesperowany, bo że został okłamany w ten sposób. Sardynia, znaczy wojny, znaczy bitwy były wygrane, ale na jakby na konto Francji. Dwie bitwy poważne były wygrane. To były bardzo krwawe bitwy. Pod Solferino bodajże, to się nazywało druga wojna o niepodległość Italii, w której walczyła faktycznie Francja. Na konto myślę, że można śmiało powiedzieć, to jest bardzo odważna może teza, ale dość mocno nieświadomego wszystkiego króla Wiktora Emanuela. I teraz w jakim stanie, że tak powiem, ducha były sfery rządzące Sabaudi, która jakby była narzędziem tego łączenia Italii, które w ostatecznie skończyło się finałem w 1978 roku totalnej likwidacji państwa kościelnego i przekazania ostatecznie też Wenecji w ręce, którą dostali w traktacie wiedeńskim. Habsburgowie musieli to przekazali znowu Napoleonowi, a ten znowu oddał to Wiktorowi Emanuelowi. I mamy taką sytuację, że Karol Albert, jak mówię, był w rękach karbonariuszy, próbował jakiś robić rewolucję, przecież była rewolucja 21 roku bodajże, czy 20, nieudana. W 1830 roku była nieudana próba zrobienia rewolty w państwie kościelnym, w którym, co ciekawe, brał udział również, jeszcze wtedy nie będący cesarzem, przyszły Napoleon III, żeby była jasność, żeby było widać ten profil polityczno-religijny. I mamy tego Cavoura. No i jak Państwo wszyscy wiedzą, tego nas uczyli na historii, prawda? Że Cavour to był taki facet, który był no tu ojciec Italii. Ojciec Italii, to był wielki patriota i tak dalej, to wielki człowiek i tak dalej. Kim on był? Jego ojciec, Michele Benso, hrabia Cavour, był renegatem, jeśli patrzymy na to od strony, był to obywatel, był to poddany królu Sardynii, który został w momencie, kiedy Napoleon podbił, że tak powiem, Italię, a zwłaszcza wszedł do Rzymu i zainstalował tam Berthier. Co, już mam skończyć? A co, chcesz mi dać jakąś fajną mapkę? Tak, tak. Fajnie, to daj. Zobaczmy. Nie, to ja może tak zrobię. Bo po prostu kartka szoruje po taczpadzie. Dobrze, sorry, dobra. Trzeba uważać. To się wytnie. Bo to jest bardzo ciekawe z tym Cavourem. Jego ojciec Michel ożeniony został, znaczy ożenił się z panienką z rodziny protestanckiej pochodzenia hugenockiego, kalwińskiego. Tak.
I więc jak dziecko w jakim duchu było wychowywane, trudno ocenić. Natomiast wiadomo, jak się zachowywali politycznie obydwoje. Otóż, kiedy zainstalowano w Italii ówczesnej, to było tak zwane kolejne połączenie Italii, pierwsze, czyli to napoleońskie, Paolina Bonaparte, najmłodsza siostra Napoleona Bonaparte, została tam wydana za mąż za bardzo sprytnego księcia Borghese, który za to dostał poważną gratyfikację. Ona zresztą też od cesarza dostała, bardzo poważnie była wynagrodzona. I obydwoje mieli dwór w Rzymie, na którym to dworze pierwszą damą, tam się nikt nie chciał kolaborować, przecież to byli poważni starożytni katolicy, nazwijmy to, książęta. To był stan podbicia państwa. I co się okazuje? Ale rodzina Benso, rodzina Cavourów, więc tak, małżonka była pierwszą damą Pauliny Bonaparte, a mąż, czyli pan Michele, był szambelanem tego dworu. Po obaleniu Napoleona i zesłaniu go na wyspę, to była jedyna lojalna siostra z rodziny. Cały majątek spieniężyła. Znaczy, Borghese się, mówiąc brzydko, mówiąc językiem młodzieżowym, wymiksował się z tego małżeństwa i oczywiście bardzo miękko wylądował. Natomiast ona pojechała za bratem i za te pieniądze, które uzyskała ze sprzedaży nieruchomości, utrzymywała, po prostu podnosiła standard życia Napoleona na zesłaniu. Natomiast, co ciekawe, Michele Benso, hrabia Cavour, został potraktowany, powiedziałbym, po ojcowsku bardzo. Został merem Turynu, a potem ministrem spraw wewnętrznych. Czyli można powiedzieć, no czego więcej chcieć. I syn Camillo zaczął od startu do parlamentu lokalnego, potem został ministrem rolnictwa, a spotykamy go w tym Plombier Lebain już jako premiera. Mamy 58 rok i on po prostu zieje chęcią zjednoczenia Italii. I już to jest blisko finału. I mamy sytuację taką, w której dochodzi do tej wojny i dochodzi do pierwszego połączenia, jest 1860 rok, jak to jest historyczny moment połączenia Italii w takich właśnie okolicznościach, że Sardynia zostaje użyta jako taki taran do wykonania zadania przez Napoleona III. I jeszcze jest dogrywka, mianowicie po drodze jest, mamy taką sytuację, że jest oczywiście, jest wejście, jest taka zagrywka, że od południa idzie Garibaldi, składana jest propozycja nie do odrzucenia. Cavour składa królowi Królestwa Obojga Sycylii propozycję nie do odrzucenia, że umówmy się, że podzielimy państwo kościelne na dwa. My bierzemy, Sardynia bierze północ, a Sycylia, czyli Królestwo Obojga Sycylii, bierze południe. Więc to był katolicki król i z oburzeniem odrzucił propozycję. Skończyło się to tragicznie dla rodziny, ponieważ zostali oczywiście, jak to mówią, zaczęła się inwazja. Rodzina schroniła się w twierdzy Gaeta, tam gdzie wcześniej papież Pius IX się schronił, bo był tam na wygnaniu aż do 50 bodajże pierwszego czy drugiego roku. Oni się tam bronili kilka miesięcy w bardzo trudnych warunkach. Doszło nawet do epidemii tyfusu. W każdym razie rodzina była zdewastowana, musieli udać się na wygnanie. No i zapanowało szczęście, jak to się mówi, pomyślność. I zaczęła rządzić. No i ten Umberto II, znaczy Wiktor Emanuel, co ciekawe, nie został pochowany, Wiktor Emanuel nie został pochowany w takim opactwie w rejonie Chambéry, gdzie leżą wszyscy królowie Sabaudii i Sardynii, ci z tej głównej linii. Tylko wybudowano mu w Rzymie ten słynny taki tort, z którego tam Rzymianie się śmieją, czyli to mauzoleum Wiktora Emanuela, ojca ojczyzny. I tam też, no i ta linia została aż do 1946 roku. No i mamy teraz taką sytuację, że jego dwaj synowie i wnuk są obiektami zamachów. I ktoś sobie zadaje pytanie, ale dlaczego? No okazuje się, że Umberto jakby wyszedł z ramek. Znaczy albo ktoś dopinał projekt, no bo mamy po drodze jeszcze 1889 rok i tajemnicze samobójstwo, no jakoby, bo na razie są różne wersje w tej chwili. Im więcej, im bliżej do naszych czasów, to tym więcej się wersji zaczyna pojawiać. Mówimy o arcyksięciu Rudolfie, czyli następcy tronu, czyli tak to się przybliża do epicentrum. Już jest zlikwidowane państwo papieskie. Papież jest więźniem Watykanu do traktatów laterańskich, praktycznie
jest po prostu, no, można powiedzieć, pozbawiony, znaczy nie utrzymuje stosunków, tak byśmy to powiedzieli, żeby była jasność. Ci, którzy dokonali tej napaści roku 58-59-60, zostali ekskomunikowani. Więc nie wykluczone, że dlatego musiał ten Wiktor Emanuel był tam pochowany, być tak jakby osobno, nie z główną linią. No ale jego syn Umberto w 78 roku, no jest ten zamach i niech żyje Orsini z tym nożem i w 1900 jest zamach i skuteczny, tak? Strzelono Gaetano Bresci, kolejny anarchista. W 1892 jego brat Amadeo I wybrany na króla Hiszpanii niechętnie w ramach tych bojów tam też dynastycznych po czasach napoleońskich dostaje najpierw ostrzeżenie takie, że ginie, tuż po koronacji ginie premier tego państwa Hiszpania, który go jakby wylansował i który doprowadził do koronacji. Zostaje zastrzelony. Natomiast jest zamach, ostrzelany zostaje ostrzelana Karoca w 1872 Amadeo I i on po prostu dał sobie z tym spokój, czyli abdykował w 73 roku i wyjechał do domu. Po prostu wiedział, że nie ma się, po prostu nie chciał się kopać z koniem. Natomiast sprawa się przeciągnęła aż do początku XX wieku, mianowicie w tej rodzinie. W 1908 roku dokonany zostaje zamach na męża, znaczy siostra Umberta i Amadeo, Maria Pia, wychodzi za mąż za Carlosa, który zostaje Carlosem I, królem Portugalii. W 1908 roku oczywiście anarchiści, oczywiście kalabroneusze, masońscy i tak dalej, i tak dalej. Schemat po prostu, strzelają do otwartego powozu, jeden nawet skakuje na stopień, strzelają królowi to 3 strzały skuteczne w głowę i w kark i następca tronu lat 21 zostaje zastrzelony przy okazji. Królowa tam próbuje bukietem walić z tego zamachowca uzbrojonego w broń palną. Dopiero kirasjerzy nadjeżdżają, no i zdołano uratować drugiego syna, lat 18. On się koronuje jako Manuel, no ale w 1910 jest rewolucja oczywiście demokratyczna, bo nie możemy mieć jakichś tam królestw. I w związku z tym mamy później skutki takie, że mamy całkowitą dekompozycję Kościoła katolickiego, to znaczy zarządzania antyklerykalne tak silne, że po prostu następne to już były chyba tylko po rewolucji październikowej i wygnanie biskupów i tak dalej. I mamy Fatimę. I to jest właśnie to, od tego zaczęło się, że bojówki masońskie, to zresztą tam są te wątki, że próba ścięcia dębu, nad którym się pokazywała Matka Boska, próba znaczy zniszczenia ołtarza i tak dalej. To jest wszystko skutki tego, to jest ta sama grupa jakby, ta sama grupa polityczna, która dokonała zamachu na Carlosa. Można się zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Przecież dokonano połączenia, prawda, skutki, znaczy cele zostały jakby spełnione, czyli Italia połączona, państwo kościelne zlikwidowane, papież nie ma władzy politycznej, no ale jeszcze zostali Habsburgowie. A poza tym widać, że samo to, że zostali królowie Italii, tak, że w ogóle no to królestwo, okazuje się, że mogli mieć odchylenia natury, mówiąc brzydko, nacjonalistycznej, takie mają Umberto i manię wielkości, tak oczywiście w rozumieniu jego krytyków, że on chciał rozbudowywać, to w końcu inni się rozbudowywali, a on nie. No i zrobił właśnie ten rajd na Abisynię, no i skutek był taki, że jak to mówią, skończył przed czasem. Natomiast teraz mamy rodzinę Habsburgu, bo jeszcze zostali Habsburgowie. Nie tacy nietknięci oczywiście, bo przecież ta rodzina była, to Królestwo Bojga Sycylii i tak dalej, tamte księżniczki habsburskie były powydawane za mąż i tak dalej. No i mamy taką sytuację, że, a właśnie nawiasem mówiąc, bo zapomnę, właśnie przechodząc do rodziny Habsburgów, mamy cesarza Franciszka Józefa, szczęśliwie lub nie ożenionego z Elżbietą Bawarską, która, o czym może nie wiadomo, ale była skuzynowana w bardzo prostej linii z królową Wiktorią. A mianowicie ona pochodziła z rodziny, znaczy przodkini, musiałabym to wywieźć, gdzieś to mam, była wnuczką czy prawnuczką Leopolda I, króla Belgów, którego córka Wiktoria
Początkowo wyszła za mąż jakiegoś niemieckiego księcia, a potem okazało się, że właśnie jest ten kryzys dynastyczny w Anglii i nie ma w ogóle następcy tronu, ponieważ córka księcia Walii, o którym wspominaliśmy, tego, który się późno bardzo późno ożenił i miał jedną córkę, którą szybko ożeniono za syna króla Belgii. I która niestety zmarła w połogu w 1817 roku. I kolaps pełny nastąpił. Po prostu nie ma następcy. A w Anglii nie było następcy. Co robić? No więc wymyślili, że zmuszą księcia Kentu, lat 50, wesołego misia, że ma się użenić z dziewczyną, która na pewno urodzi dziecko. Była to wdowa, była to siostra męża następczyni przyszłej tronu, czyli tej zmarłej nieszczęśliwie Szarlotty bodajże w połogu. Oważ Wiktoria wyszła za mąż za księcia Kentu, urodziła się szczęśliwie dziewuszka Wiktoria i książę szybko zmarł. Także następnych innych dzieci nie było, a księżniczka po prostu wybierała co chciała, czyli wybrała sobie kuzyna Alberta i tym samym mamy dynastię Saksonko-Burgota. I z tej dynastii częściowo wywodzi się Elżbieta Bawarska, bo ona też jest prawnuczką owegoż Leopolda. To są kuzynki. Więc jakby ktoś się uparł, ale idziemy jeszcze dalej. Idziemy jeszcze dalej. Mamy śmierć Rudolfa. Rudolf jest oczywiście te filmy i tak dalej, Meyerling i w ogóle, prawda, to po prostu harlekin pełny, dramat, serc i tak dalej. Tymczasem mamy taką sytuację, że wiemy, że nic nie wiemy, bo tak naprawdę po prostu znaleziono ciała. Według stanu na dziś jest relacja na przykład polskiego malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wiedniu, poważnego człowieka, niejakiego Pochwalskiego, który wyciął na egzaminach wstępnych Adolfa Hitlera między innymi, a to już później, a wcześniej został poproszony o namalowanie portretu jakby pośmiertnego arcyksięcia Rudolfa. I co on zeznał w pamiętnikach, bo początkowo w ogóle to nie było publikowane nigdzie. No, że ręce i nogi miał Rudolf połamane. To sobie możecie Państwo w Wikipedii znaleźć. Rudolf miał ręce i nogi jakoby połamane. Może była jasność. Co do panny Wecera, to jest sprawa jeszcze ciekawsza. Albowiem była to dziedziczka wielkiego majątku, rodem, powiedziałabym, to bardzo ciekawa genealogia, mianowicie była sobie rodzina kupców wełnianych w Exeter w Anglii pod koniec XVIII wieku, to bardzo szybko pójdzie, która z powodu takich, o jakich kolega opowiadał, że kryzys ogólnie, tam restrykcyjna polityka podatkowa i tak dalej, no wzięli i zbankrutowali. Ale w przeciwieństwie do tamtego, który strzelał do premiera, nie byli tacy, w ogóle nie myśleli negatywnie, tylko myśleli pozytywnie, wyemigrowali do Konstantynopola, gdzie zajmieli się handlem. Najstarszy brat, bardzo dynamiczny, James Sarel, rodzina się nazywa Sarel, z dwa L na końcu, bardzo dobrze sobie radził w tym handlu, aż został, rodzina założyła nawet bank i zostali korespondentami banku londyńskiego, jakiegoś poważnego, a w końcu został pracownikiem Levant Company, czyli odpowiednika z kompanii wschodnioindyjskiej w Indiach, a to było w Konstantynopolu. No i dobrze im szło i co się okazuje? Na horyzoncie pojawił się, miał ładne siostry, na horyzoncie pojawił się bogaty kawaler, ale jak bogaty, pan Teodor Baldacci, bankier sułtana, lat 58, ciągle kawaler, multimilioner. I zakochał się bez pamięci w pannie Elizie, 20 kilka lat od niego młodszej, Sarel, Anglikance. I doszło do ślubu w kaplicy ambasady brytyjskiej w Konstantynopolu. I w ten sposób dobre pieniądze, bardzo duże pieniądze, poszły w dobre ręce. Bo Eliza miała rodzeństwo. I na przykład jedna z sióstr wysła za mąż, za bratanka pana Teodora, też bankiera. Bo rodzina miała, tak powiem, biznesy i w Konstantynopolu, i w Smyrnie. Skala tego bogactwa była taka, że ponieważ pani Eliza była bardzo dobrą małżonką, małżeństwo było szczęśliwe, urodziła 9 dzieci i dobry ojciec zapisał w testamencie, bo miał swoje lata, zapisał w testamencie każdemu dziecku 6 milionów franków w złocie.
na głowę. Proszę sobie wyobrazić, w tamtych czasach taki majątek na jedno dziecko. Dostała to między innymi Helena. Eliza została wdową, znaczy pani Eliza Sarel, Baldacci, została wdową i sama się też poczuła źle. I na łożu śmierci poprosiła, ponieważ pan Baldacci był tak naprawdę po pewnym momencie Wenecja dostała się w ręce, bo to był przełom XVIII-XIX wieku, w ręce Habsburgów. Więc tym sposobem on został poddanym Habsburgów, bo on tak naprawdę był z Wenecji. Greckiego pochodzenia, no tam transkrypcja tego nazwiska jest różna, ale generalnie skłania się do Greki, że to jakiś grecki kupiec był, znaczy grecki bankowiec. I poproszono pana Wecerę, pracownika, że tak powiem, służb dyplomatycznych Habsburgów, ona poprosiła o zaopiekowanie się rodziną. No zaopiekował się tak skutecznie, że wyszedł za mąż za jej córkę Helenę. No wróć, ożenił się z jej córką Heleną i tymi 6 milionami franków w złocie. Także nie, no nie było źle. I zaraz został uszlachcony. I poszedł, jak to się mówi, w karierę. Między innymi można go zobaczyć na konferencji międzynarodowej w Egipcie, która debatowała nad tym, jak, co tu zrobić z tym długiem Egiptu. I on tam prezentował cesarzy, jak to się mówi, Habsburgów. Więc mamy rodzinę taką, która mogła, znaczy już startowała ostro do kariery towarzyskiej, mianowicie córki były wydawane za przedstawicieli rodzin szlacheckich. Z kolei synowie, czyli panowie Baldacci, juniorowie, przeprowadzili się do Wiednia, gdzie założyli Jockey Club i byli przyjmowani w towarzystwie. Z kolei pani Helena wyszła za mąż za pana, właśnie pan Wecera się z nią ożenił, też wyjechali do Wiednia, gdzie żyli na pełnej stopie. I co się okazuje? No byli przyjmowani między innymi, okazuje się, na mini dworze cesarzowej Elżbiety. A w jaki sposób? A bardzo ciekawy, mianowicie cesarzowa Elżbieta miała brata. To była bardzo ciekawa rodzina, jak wiadomo, Wittelsbachów, tego odłamu. Pomijając główną linię, gdzie tam wszyscy byli pod kuratelami psychiatrów, ponieważ notorycznie mieli, że tak powiem, z powodu chowu wsobnego problemy z kontaktem z rzeczywistością, to no ona zresztą też wyszła za mąż za ciotecznego brata, bo to było cioteczne rodzeństwo, tak? Franciszek Józef i Elżbieta, żeby była jasność. I ona miała brata, który się początkowo nie ożenił, ale za to miał długoletnią kochankę, aktorkę, panią Mandel, z którą miał córkę. Ale w końcu się jakoś tak co ma robić? Ożenił się z panią. Ożenił się. I dziecko uznał. I z tego powodu dziewczynka, lat 12, została uznana, to była pani, zaraz, niech ja sobie przypomnę, bo to już za dużo tych nazwisk jest, ale ona odgrywa bardzo dużą rolę w tym dramacie, bo ona jest wymieniana jakby w anglosaskiej zwłaszcza literaturze, w tym przekierowywaniu uwagi wszystkich na ten jakoby romans z Marią Wecera, to ona odgrywa rolę kluczową, dlatego że ona miała poznać arcyksięcia osobą 17-latką, właściwie 16-latką z milionami. Mianowicie chodzi o pannę, o panią, która została przez cesarzową Elżbietę dobrze wydana za mąż, za właściciela klucza w Karwinie, hrabiego Larisz von Mönich. I hrabina Larisz bardzo była dobrze, że tak powiem, dobrze się tam obracała w tych kręgach dworskich i towarzyskich, była wszędzie przyjmowana, ale prowadziła się, no jak to mówią, krew nie woda, jak się okazuje, nie padło jabłko daleko od jabłoni, mianowicie została jawną kochanką właśnie jednego z tych juniorów Baldacci, milionerów, pana Henryka Baldacci. I w genealogii można przeczytać, że została szczęśliwą matką jego dwojga dzieci. Mimo, że miała dwoje dzieci z tym nieszczęsnym z Karwiny, Larisz von Mönich. I okazuje się, że ona jest tam jakby wkręcona. Tam jest taki wątek, bo to pisze o tym rodzina Baldacci, tak zwaną swoją genealogię, próbuje jakoś tak się wyczyścić z tego wszystkiego, no bo sytuacja naprawdę tragiczna. Dziewczyna lat 17, która w zasadzie poznała to znajomość, jeżeli w ogóle była jakaś znajomość, to trwała bardzo krótko. Mamy przekaz medialny mówiący o tym, i kto ten przekaz wytwarza. No zaraz panu, państwu powiem, u nas jest w Wikipedii ten przekaz. Niejaki pan Szeps, Moritz, twierdzi, że był przyjacielem arcyksiędzia Rudolfa, bo on pisał, bo arcyksiąże to był liberał i w ogóle był sfrustrowany, bo go cesarz nie dopuszczał do niczego, a on pisał artykuły do prasy liberalnej. Pan Moritz Szeps urodził się w Galicji
był szczęśliwym dziennikarzem Wiener Abendblatt czy Morgenblatt, czegoś takiego. I miał dwie córki. I być może rzeczywiście arcyksiąże Rudolf wydał jakiś, znaczy napisał jakiś artykuł, podejrzewam, że pod pseudonimem. Ale to są wszystko relacje po śmierci arcyksięcia Rudolfa. Natomiast pan Szeps miał córkę, Zofię, która wyszła za mąż, za Paula Clemenceau, brata Georgesa Clemenceau, premiera Francji, który to, teraz już idziemy, jak to mówią, brawurowo, powiedzą ci, co mnie lubią, a jak to mówią jak zwykle, że bałagan totalny, logiczny, ci, co mnie nie lubią, nie? Mianowicie pan Georges Clemenceau zamieszany był w aferę Sixtusa, tak zwaną, bo omijamy zamach na księcia, znaczy na następcę tronu, czyli zamach w Sarajewie, bo wszyscy wszystko wiedzą, tak? Tutaj jakby tajemnic nie ma. Zastrzelono człowieka, który nie chciał wojny. To powiedział, w ogóle nie wojna, w ogóle Austrii jest niepotrzebna. Zrobił to Bośniak w Serbii, w ogóle... Także znowu kolejny, jak zaczął pisać pamiętniki, to się powiesił, tak? No więc to są, czy tam zmarł na gruźlicę szybko, no generalnie oni szybko kończyli wszyscy ci, którzy mogli coś świadczyć. Natomiast mamy tutaj taką sytuację, że z kolei ostatni cesarz, Karol, nawiasem mówiąc, ożeniony z Zytą, potomkinią tego Karola Parmeńskiego zaszczelonego. Praprawnuczka jakaś. To więc tak szło, aż doszło. Więc ten Karol, on też nie chciał wojny. I już w 17 roku wysłał swojego szwagra Sixtusa, czyli braci Zyty dwóch. Oni byli w armii belgijskiej. Oni byli po właściwej stronie. Służyli w armii belgijskiej w czasie I wojny światowej. Wysłał ich z misją, żeby podjęli starania w jego imieniu o separatystyczny, szybki pokój z Austrią, że Austria chce wyjść z wojny. Ale nie powiadomił Karol tego oczywiście o tym, Hohenzollernów nie powiedział tego, Wilhelma nie powiadomił. I co się dzieje? Teoretycznie powinno się wojnę szybko zakończyć i oszczędzić miliona albo dwóch milionów ofiar. Bo wojna się skończyła dopiero w listopadzie 18 roku i jeszcze się skończyła grypą hiszpanką, która dodała swoje miliony, tak? I mamy sytuację taką, której jest przeciek. No ponieważ to są tajne negocjacje, więc Karol zaprzecza publicznie, na co Georges Clemenceau rzuca listy do prasy podpisane przez Karola i sprawa się, mleko się wylewa i nazywa się to afera Sixtusa. Czyli tego szwagra, który prowadził negocjacje. Nie wiadomo skąd był przeciek, ale wiadomo, że jak widać, chyba panu Georgesowi Clemenceau nie zależało na szybkim pokoju, skoro zrobił taki myk. Ale o co chodziło? No chodziło o to, żeby Austria została totalnie izolowana, prawda? Bo jakby wszyscy w tej wojnie wyszli, bo już w 17 roku wiadomo było, że powstanie, znaczy w 18 już tam tym bardziej, że powstanie wolna Czechosłowacja, że będzie wolna Polska i tak dalej, bo te projekty już trwały od dłuższego czasu. I w tym momencie projekt Karola, żeby no zróbmy, żeby było jak było, tak? Żeby było jak było, to wróćmy na pozycje wyjściowe. Jak się okazuje, już był na kursie kolizyjnym z bardzo poważnymi siłami. On nie został zabity, bo nie było takiej potrzeby. On, co ciekawe, nie abdykował. On złożył jakby władzę. No, co ciekawe, jego i jego rodzinę eskortował cały czas oficer brytyjski, proszę sobie wyobrazić, do tego ich prywatnego jakiegoś zamku myśliwskiego, niedaleko od Wiednia, to był rodzinny zamek Habsburgów, a później aż na Maderę. To wszystko się brytyjskimi rękami odbyło. To złożenie, że tak powiem, całej tej inicjatywy pod tytułem 800 lat rządzenia Habsburgów i Imperium Habsburgów w Europie, katolickiego ostatniego cesarstwa, czy imperium nazwijmy to. I mamy, jakby to powiedzieć, to oczywiście jest bardzo daleko idące to, co ja mówię, ale to jest taka teza robocza, czy dwie tezy robocze. Mamy te zamachy, mamy tak, zakończenie istnienia Królestwa Katolickiego Francji i ucinanie brutalne prób odbudowy, tak? Czyli restauracja Ludwika XVIII, restauracja Karola X, im bardziej jest zdeterminowana, tym bardziej jest, jak to się mówi, tym bardziej są dyscyplinowani. Napoleon jest bonapartystą, on jakby uczestniczy w tym, zresztą też musiał uciekać, tak? Bo wywołał wojnę z Niemcami, skończył jako emigrant w Anglii.
To był ktoś, kto próbował jakby wyjść poza te plany, które gdzieś tam były zarysowane, czyli on próbował wielką monarchię, no bo w końcu on był cesarzem, tak? On miał ideę powtórzenia tego, co z jego stryj miał w głowie, tak? I aż wylądował na Elbie, tak? Czy gdzie tam. W każdym bądź razie mamy Francję, mamy Królestwo Sabaudii, które istniało od 1003 roku, przestało istnieć. Mamy państwo kościelne, które miało 1164 lata, przestało istnieć. I mamy Habsburgów, którzy mieli 800 lat z kawałkiem, a może wiem, no około 1000, nie? Liczmo, bo tam licząc od tych, tak jak Sabaudowie, od jakiegoś tam hrabstwa. I one właśnie w jednej sekwencji, no i mamy te księstwa Parmy, księstwa Modeny, bo już nie liczę, bo Republika Wenecji jednak była, ale już Sabaudia, proszę bardzo, Modena, Parma, to były wszystko dość długie, no i po traktacie wiedeńskim jednak to Królestwo Bojka Sycylii, ono nawiązywało historycznie do Królestwa Sycylii, które było bardzo stare. Nawiasem mówiąc, Sabaudia, to jest bardzo ciekawe, ona była nośnikiem silnej symboliki katolickiej. Oni byli depozytorami, posiadali całą Turyński. Jedna z królowych sabaudzkich, znaczy jedna, przepraszam, z księżnych sabaudzkich, bo ja nie mam niestety ściągi, kartka mi się uciekła, nie będę Państwu zawracać głowy tym, ale jest faktem, że jeden z tych królów dobrze się ożenił z potomkinią jednego z krzyżowców. To był król Janus. I ten król Janus został uszczęśliwiony tym, że wędrujący bardzo skomplikowaną drogą z Ziemi Świętej, całą Turyński, który właśnie ginął, odnajdywał się i ostatecznie hrabina de Charny przekazała ten całun w ręce księżnej sabaudzkiej i tym sposobem on został w Turynie, można powiedzieć, na wieki. Oni byli, po to ta mapka Sabaudii jest, żeby pokazać, oni stali na drodze pochodowi protestanckiej rewolucji ze Szwajcarii na południe, ponieważ oni obsługiwali, mówiąc brzydko, starożytną i średniowieczną drogę z Rzymu do Canterbury przez przełęcz Mont-Cenis, jak niektórzy powiedzieli, która dzisiaj nawiasem mówiąc jest we Francji, ponieważ sobie zabrał w ramach tego, ten hrabia Cavour oddał Francji to, prawda, wszystko. Ale oni stali, jakby to był takie, jak myśmy z kolegą stali, mówili, taki rygiel, że tu jest silne księstwo katolickie, ci książęta nie mieli żadnych wątpliwości, oni nie mieli rozterek duchowych, oni nie byli jak coś tam przesadnie, nie byli, jak to się mówi, nie prowadzili sami jakichś specjalnych krucjat, bo nie mieli geograficznie takiej możliwości, nie było. Na zachodzie góry bardzo ciężkie, na południu morze i Maurowie, dość długo, a na wschodzie, no jak to się mówi, bracia książęta inni, tak, lub republiki włoskie, czyli jak to mówią, rodacy. Na północy, no właśnie, odebrane przez protestantów hrabstwo Genewy. To był, jak to się mówi, ból, to była stała jakby pamięć o tym, tak? Bo oni to jakby wykupili prawa do tego dwa wieki wcześniej czy trzy wieki wcześniej. Tam było czterech książąt sabaudzkich było biskupami na tym biskupstwie greckim. A teraz mamy pomniki, prawda, założycieli, prawda, tutaj wolności, niepodległości i czegoś tam jeszcze. No i stamtąd ciągle były wysyłane te zagony, że tak powiem, oświeceniowych tych protestantów i tak dalej, którzy chcieli krzewić wiarę. I Waldensów, oni dzisiaj jeszcze piszą na swoich stronach internetowych, że dla nich wspaniałym momentem było wejście armii Jakobinów, kiedy weszła armia jakobińska, rewolucyjna armia francuska do Sabaudii. Wtedy książęta sabaudzcy się salowali ucieczką na Sardynię, cały dwór uciekł. A oni się cieszyli, że proszę bardzo, tu wolność wreszcie ma, wolność i niepodległość i tak dalej. Więc państwo było dość zasobne. Oni między innymi produkowali jedwab, mieli produkcję, no oczywiście wino, oliwki, ryż nawet produkowali. Generalnie dość dobrze położony, ale bez przesady. Natomiast oni się świetnie żywili. Oni mieli ciągle, właśnie nie mówiłam o tym, ale oni już w XIII wieku, jeden ze szczęśliwszych hrabiów Sabaudii, miał tylko córki, ale za to jak je wydał za mąż. Jedna wyszła za króla Anglii, Plantageneta. Nie wiem, chyba to był jakiś któryś długonogi. Ja przepraszam, w tej chwili nie jestem w formie, żeby pamiętać go. Druga wyszła za króla Portugalii, trzecia wyszła za antykróla Niemiec, a czwarta wyszła też za jakiegoś arcyksięcia. Więc jak to mówią, jak na początek całkiem dobrze, a później było tylko lepiej.
bo święty cesarz rzymski Zygmunt Lukseburski dał księstwo i oni sobie dobierali tam hrabstwo Nicei i tak dalej, więc oni po prostu krok po kroku i to było, wie, proszę bardzo, komu to przeszkadzało? No w XIX wieku, jak się okazuje, komuś przeszkadzało. I zostali, moim zdaniem, zostali użyci do tego, żeby, bo to oni mówią, a to Piemont, przecież jak, nie używa się, bo omija się nazwę legalną, czyli Królestwo Sardynii. Bo to było do końca, do 860 roku, 1860 roku, to było Królestwo Sardynii. Mówi się Piemont. Piemont to został wtedy, kiedy Cavour, jak to się mówi, zdrajca Królestwa Sardynii, oddał za miskę, za właściwie nie wiadomo za co, bo został jakby ograny. Nawiasem mówiąc, marzeniem Cavoura było ogłoszenie zjednoczenia Italii na schodach Bazyliki Świętego Piotra. A mówimy o rodzinie masońskiej z korzeniami protestanckimi, więc mniej więcej wiadomo, jaki był profil tego przedsięwzięcia. I oczywiście, jeżeli się wczytać, i tu zalecam Państwu, bo ja oczywiście jestem laikiem i nie, w ogóle moja wiedza jest, jak to się mówi, tak jak jest, taka jaka jest, czyli jak to mówią wielbiciel starych kryminałów, się wszędzie doszukuje jakichś strasznych spisków, tak? Ale na przykład jest dostępny w internecie klasyk gatunku, mianowicie Święty Józef Pelczar, napisany bardzo pięknym językiem, bardzo łatwo się doczyta. Pius IX i jego pontyfikat na tle dziejów Kościoła w XIX wieku. Było to wydane w 3 tomy, od 1907 do 1909. I to jest właśnie ta rewolucja 1849 roku w Rzymie, to obalanie, to po prostu ten jakobinizm, ten Orsini, ten Mazzini, te brewerie, to coś tam wyprawiało wtedy. I druga rzecz, która jest jakby, no to już dla wielbicieli tych gatunków, mianowicie on napisał w sumie najlepszą jak do tej pory, najpoważniejsze jakby opracowanie na temat ten, no bo ktoś mówi, żył wtedy i to widział. Mianowicie książka pod tytułem Masoneria, jej istota, zasady dążności, początki, rozwój i tak dalej, i tak dalej. Wydanie z 1914 roku. Jest dostępny cały, można sobie poczytać. Nie ma problemu żadnego. Także ja nie jestem taka mądra. On jest był bardzo mądry, znaczy on bardzo mądry był. Bardzo wiele szczegółów na temat pontyfikatu Piusa IX. Bardzo wiele. No, Pius IX był znienawidzony, bo on jednak, jakby to powiedzieć, no, generalnie miał problem taki, że był jednak administratorem państwa, no, zwykłego państwa, tak? On po 1860 roku został tylko z regionem Lazio. To Państwo sobie zobaczą, ten tak dostęp do morza, nie? Miał mały taki powiat praktycznie, no może trzy. I jak mówię, i on nie bał się ogłosić ekskomuniki, czyli konkretne osoby, powiedzmy nie z nazwiska, ale ci, którzy, prawda, zrobili to i to i to i są ekskomunikowani. To bardzo zburzyło, to po prostu ci wszyscy. Tu z jednej strony oni są antyklerykałami, a to im, no jak on śmiał, tak? To są takie, tego typu, jak to się mi, dwójmyślenie. W każdym bądź razie jest to bardzo ciekawy fragment historii. My tego się nie uczyliśmy, dlatego że nam to przykryło. Znaczy my mieliśmy ten fragment dziejów przykryty przez powstanie styczniowe. I przygotowania do powstania styczniowego, i skutki, i nie widzimy, że tam się ziemia zatrzęsła i po prostu zmieniła się cała epoka. Bo zlikwidowanie państwa kościelnego po 1164 latach to naprawdę było coś bardzo poważnego. To, że ono potem wyszło z tego, to znaczy w tym sensie, że papieże potrafili to przekuć na inny rodzaj władzy, tak, duchowej, no najlepiej to widać na przykładzie pontyfikatu świętego Jana Pawła II, że po prostu no, mega zrobił robotę, to widać, że to nie jak to się mówi, nigdy nie wolno być pesymistą, tak? Nigdy nie wolno być pesymistą, ale trzeba to, ale w wymiarze ziemskim warto wiedzieć, kto czego chciał, kto co robił, jakimi metodami. Mówimy, no mamy terroryzm i mamy królobójstwo, tak? Jako metodę polityczną. Na czyjeś zamówienie i określone interesy. Ja nie twierdzę, że tak było, ale mówimy zawsze, tak zwany śledczy mówi, kto na tym skorzystał, tak? Szuka qui bono, tak jest? Kto? No ktoś chciał, jeżeli papież był promotorem sukcesji jakobickiej, tak? Z przyczyn oczywistych, tak jak obecnie, tak jak w XX wieku, papieże nigdy nie zgodzili się na to, aby zerwać stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. A Nixon pojechał, a to oznaczało, bo Mao Tse-tung jasno podstawił sprawę, kto chce mieć układ z Pekinem, musi zerwać stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. Stolica Apostolska nigdy tego nie zrobiła, do dzisiaj ma. Ma zresztą kilkanaście wysepek rozrzuconych po oceanach.
Bo jak to się, honor ważniejszy od, jak to mówią, krótkotrwałych interesów, tak? I jak mówię, to jest, myślę, że bardzo pouczające. Ta historia tego XIX wieku i tego, co się tu wydarzyło, również dla katolików, dlatego że my się uczymy jednej wersji, gdzie pomija się sprawy tych zamachowców i tego, skąd się wywodzili, tak? I kto prawdopodobnie ich, no bo ktoś im fundował te bomby, ktoś im fundował te podróże, utrzymanie ich, kiedy nie pracowali, nie zajmowali się żadną konkretną robotą, tylko spiskowali. Znaczy, co to znaczy spiskowali? I cały dowcip polega na tym, że nasza uwaga ma być zwrócona na jakiegoś Garibaldiego, który głównie zajmował się paniami pięknymi i latał w kolorowej koszuli. I mamy film Lampard, gdzie kto mówi, tam ten słynny aktor, bardzo go lubię zresztą, mówi, że ile się trzeba zmienić, żeby nic się nie zmieniło. I to miała być teza książki, tak, że nic się nie zmieniło. Jak się nic nie zmieniło? Wszystko się zmieniło. Rodzina, król obojga Sycylii, zmarł w depresji, w 97 roku, całkowicie załamany, jego dwóch synów popełniło samobójstwo. To była duża rodzina, która mogła funkcjonować i jak to się mówi, czymś się zająć. A co powiedzieć o reszcie Habsburgów, którzy po 918 roku już w ogóle nie mieli żadnego zaczepienia, bo jeszcze wcześniej to jechali do Wiednia i tam dostawali apanarze, tak? Nie było problemu. Kończąc już tę sukcesję jakobicką, bo to jest bardzo zabawna historia, zabawna, no, bardzo ciekawa, symboliczna. Mianowicie, zakręcając, jak mówię, od Modeny, Franciszek V Habsburg Este, książę Modeny, pretendent do tronu jako Franciszek I, do tronu angielskiego, już w Wielkiej Brytanii zresztą, za czasów Wiktorii naturalnie, bezpotomnie zmarł. I wtedy prawa jakobickie przeszły, ja już kończę, przeszły na jego bratanicę, mianowicie Marię Teresę Henriette Dorotę Habsburg Este, urodzonej w 1849 roku w Brnie, a zmarłej w 1919 roku w Monachium, mianowicie, która została wydana za mąż za przyszłego króla Bawarii Ludwika III, syna, proszę bardzo, syna kuratora tych szalonych królów Bawarii, bo tam było więcej tych braci. Część była zupełnie taka, no nazwijmy to, odleciana, no ale byli też normalni. I tam była taka sytuacja, że król, i mamy co, jak to wygląda teraz. Król Bawarii jeszcze nie był królem Bawarii, został nim dopiero w 1912 bodajże roku. Bardzo sensowny człowiek, starał się, żeby ta Bawaria była taka troszkę bardziej uniezależniona od tego, co tam się działo w Niemczech i absolutnie nie był zwolennikiem wojny. No i miał za żonę pretendentkę jakobicką. Ona nie musiała, oczywiście nie było żadnych roszczeń z tej strony, ale ona jednak była, jak powiem, fizycznie była, czy ona chciała, czy nie chciała. I proszę sobie wyobrazić, że oni mają w 1918 roku, co mają? Ano mają rewoltę Kurta Eisnera. I zaraz została zamontowana Bawarska Republika Rad. Król czym prędzej zwolnił całą służbę z przysięgi. Mówi, uciekajcie. Po prostu cały dwór mi uciekajcie, no bo wiadomo, czym się to mogło kończyć. Sam gdzieś się tam udał na tak zwane prywatne, także swoje tamte. To potrwało jakiś czas oczywiście, bo chyba do 1919 roku, aż to, że tak powiem, tak zwana grupa nacjonalistów niemieckich to tam zdusiła. Sam Kurt Eisner został zastrzelony przez jakiegoś arystokratę z nazwiskiem, w części jest Arko. W tym nazwisku, nie pamiętam, jak się nazywał. W każdym bądź razie mamy taki właśnie, to nawet jeszcze nie jest koniec, ale to jest taki finał w sensie instytucjonalnym, bo Bawaria przestaje istnieć, zostaje wchłonięta przez Niemcy, a później przez Rzeszę. Natomiast sami Bawarczycy, znaczy rodzina ta żyje dalej, ma następców, oni są szczęśliwymi ojcami synów i wnuków i do dzisiaj pretendent jakobicki żyje w Wittelsbach, jakby było coś. Gdyby jakaś bomba, to był taki film komediowy, o tym, jak to jakaś bomba, że tak powiem, trafia i cała rodzina, że tak powiem, Windsorów, to film amerykański, jest komedia, bardzo śmieszna, jak to mówią, i liryczna. Natomiast oczywiście nikt nie mówi o tym, że oczywiście następcy, i no, po stronie Bourbonów to ostatni był hrabia, to był hrabia Henryk, hrabia Chambéry bodajże, nie, hrabia Chambord. Czyli to był jeden z potomków Karola X. I to ja mam tyle. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.